Fryzjer to zawód, który wymaga sprawności i praktyki, ale przede wszystkim zmysłu estetycznego i pewnej dozy artyzmu. Musi też umieć dobrze czytać ludzi. To od niego zależy, czy będą dobrze czuli się ze swoim nowym wyglądem. Choć narzędzia to nie wszystko, są one ważne, by zapewnić jak najlepszą jakość usługi – strzyżenia, modelowania, farbowania czy innych zabiegów pielęgnacyjnych. Fryzjer musi sprawnie się pomiędzy nimi poruszać, dbać, by były w idealnym stanie, a także umieć dobrać kosmetyki do typu włosów. Witam serdecznie, nazywam się Ewa Fryc. Jesteśmy w Studio Fryzur w Krakowie, miejscu, które stworzyłam z ogromną pasją. Zawodem fryzjera zajmuję się od 29 lat. Zawód fryzjera to jest piękne rzemiosło. To jest piękne rzemiosło przede wszystkim, natomiast dobrze jest mieć do tego duszę artysty. Dobry fryzjer powinien być empatyczny, cierpliwy, na pewno cierpliwy, bo to jest praca z ludźmi, praca z człowiekiem wymaga od nas dużo więcej inteligencji emocjonalnej. Powinien mieć wiedzę taką fundamentalną, podstawową, która jest pozycją bazową, natomiast jednak powinien cały czas korzystać z szkoleń, edukacji i cały czas poznawać nowe trendy. To jest ten nasz piękny zawód. On nie wiąże się tylko i wyłącznie z zewnętrznością. To nie jest tylko zewnętrzność. To jest wpływ na realne samopoczucie każdego klienta.